Cześć, tu Gurtank i dziś zmierzymy się z piątym poziomem Punkillera Rise of Evil, z klasyczną enklawą, z pierwszym bossem, Nekrogigantem, który dostał ogromnego buffa tutaj, o czym trzeba wiele powiedzieć. Ma więcej życia, jest twardszy, a dodatkowo chroni go ta mgła. Jeżeli nie będziemy dość blisko niego, dosłownie nic mu nie będziemy mogli zrobić. Mamy na niego dwie minutki. Karty oczywiście trzeba wziąć. Jedynym sposobem na jego pokonanie w tym czasie, który mamy tutaj wyznaczony, jest użycie sekretu. Bez sekretu to jest praktycznie niemożliwe. No chyba, żebyśmy mieli końcowy kart czarnego tarota. A tak to tylko ten sekret nam to ułatwi. Dobrze, zaczynajmy. Dobra, mamy niewiele czasu na niego. Raz, dwa, amunicja. Tutaj będziemy mieli kluczyk. Jeszcze postaram się mu coś zadać, zanim użyjemy tego buffa. Dobra, odpalamy buffa i karty, bo gościu jest naprawdę twardy. W jego ostatniej fazie jest praktycznie niezniszczalny. Nie wyobrażam sobie jego pokonania bez kart i bez tego buffa. Zwiewa. Musimy być bliżej. Dobra, karty nam się kończą. Będziemy na buffie, nigdy nie jechali. Dobra, już po nas. Możemy się pożegnać z kartą na pewno. Koleżka będzie teraz nas masakrował. Jeśli sami widzicie, ile on ma HP-ków. Dobra. W sumie i tak się nie spodziewałem, że za pierwszym podejściem z nim wygram. Dobra, możemy sobie dać spokój. No, tak jak mówiłem. Za dużo czasu zmarnowałem na bieganie za nim. No, dziwna sprawa. Gra mi się wykrzaczyła na ponownym ładowaniu poziomu po tamtej śmierci. No cóż, próbujmy dalej. Dobra, tym razem musimy się streszczać, nie ma czasu na pierdzielenie. Ammo. Kluczyk. I on jest. Kurde. Dobra. No, oczywiście on zwiewa natychmiast.
Co jest? No to kurde, znowu będziemy mieli po dupie. Bo kart nie mogę uruchomić z jakiegoś powodu. Aha, no dobra, mój błąd. Dobra, skiepściłem. Powrót do mapki. Już wiem, o co chodzi. Wczytałem grę i zapomniałem po prostu kupić karty, no. Trochę sobie już naprzyzywał. Kurde. Dobra. Gdzie on jest? Może nam się tym razem uda. Tyłek gnoja. Już przylecieli za nami. Uda się. Dobra. Aha. Super. Muszę powiedzieć, że się już troszeczkę wnerwiłem, bo gra, jak widać, po pokonaniu bossa, już to próbowałem parę razy poza nagraniem i jak widać gra się wykrzacza w momencie pokonania bossa, nie wiem czemu. Dziwne. Mam nadzieję, że teraz uda nam się w końcu ukończyć. No niestety nie. Jakoś za n-tym razem udało mi się w końcu przejść enklawę, pokonać bossa. Znaczy, pokonać bossa to nie był problem, wiadomo. Problem był crash po pokonaniu bossa. Po wielokrotnym napotkaniu tego błędu skontaktowałem się z twórcą, który odesłał mnie do linku z patchem. Sam patch nie pomógł, ale scalenie plików z patcha pomogło i naprawiło ten błąd, także przeszłem. Sorry, że walki nie nagrałem samej zwycięskiej, ale ona się tam wiele nie różniła, praktycznie była identyczna jak te walki tutaj. One też były zwycięskie, ale no... się crashowała gra. Dogrywam to już na nowym mikrofonie, bo tamten odszedł do domu ojca podczas nagrań kolejnych z enklawy. Dobra, koniec mojego dumania. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć.